Gramy, witam was bardzo serdecznie ludziska, z tej strony Solak, witam was w kolejnym poradniku z serii Call of Duty Black Ops 3 Zombie ludziska. Dzisiaj poradnik, jak przede wszystkim używać bestii, będą też przedmioty do rytuałów i będą też klątwy. Najszybsze sposoby, raz tylko mi się niestety nie uda tego zrobić tak, jakbym chciał to zrobić, ale najważniejsze jest to, żeby pokazać wam po prostu, jak to zrobić. Poza tym będzie mi to nawet dość szło, także oprócz jednego faila, którego zaliczyłem, którego no i tak będę musiał pokazać i tak, nic się nie stanie. Także co? Pokazuję wam właśnie przedmioty, które wezmę i także tak powiem otworzę. Gdy zamienimy się w bestię, będziemy musieli się tutaj hakiem podciągnąć, żeby wejść i otworzyć tamte schody, które są za nami zaraz na respie. Właśnie idę je pokazać. Neon Landing. Czyli właśnie tam mamy zasilanie. Tutaj jeszcze otworzymy na koniec Quick Revive'a. I co? I jeszcze tutaj zwolnimy właśnie tą blokadę. Tutaj nam pierwszy przedmiot się znajduje w tym miejscu. Także jego też odblokujemy tak, żebyśmy go dostali po prostu. I musimy zasilać tą skrzynkę. To sobie odpuścimy, bo to zostawimy na koniec. Tam jest jeszcze jeden znicz do rytuału. Fumigator jeszcze podniosłem w tej chwili. Pierwszą rzeczą jeszcze, którą sobie wezmę zaraz po rozpoczęciu klątwy, będzie Quick Revive, czyli perk, który nas reanimuje w tryby solo, a szybciej reanimuje, gdy jesteśmy z kolegami. Także zaczynamy. Quick Revive na początek. Tutaj klucz. Rozbijamy skrzynkę. On jest potrzebny nam do rytuałów. Proszę bardzo, tam jest. A to się szybko dzieje, strasznie nie mam czasu komentować. Sami widzicie, co tu się dzieje. Jak trzeba szybko zapierdzielać. Dobra, czekamy na schody, aż się tylko odpalą. I na koniec otwieramy te drzwi, gdzie jest max ammo. I proszę bardzo, pięknie wszystko skończyliśmy. Jest max ammo, jest quick revive, którego sobie właśnie w tej chwili wezmę. Jak już mówiłem, opisałem, co to jest Quick Revive. Tutaj jest klucz, dzięki któremu możemy przywoływać rytuały. Rytuały będą w następnym poradniku, bo rytuały są potrzebne do zrobienia Paka Puncha, a Paka Punch będzie właśnie następnym poradnikiem. Proszę bardzo, tu mamy pierwszy przedmiot potrzebny właśnie do rytuału, czyli pióro. Zabijemy za każdym razem takie upiory właśnie w momencie, gdy bierzemy przedmiot, wyskakują te nasze demony. Tutaj nie mogłem złapać tylko klatek, dlatego tak się tutaj wiłem. I to chyba byłoby na tyle. Nie będę bardzo przedłużał, chcę to zrobić jak najszybciej, bo już jest późna godzina, a dzisiaj jeszcze mam wam to wysłać. Zajmiemy się każdą możliwą bramką, która będzie właśnie potrzebna. Pokażę wam na wszystkie sposoby, gdzie, jak i kiedy zużywać właśnie klątwę. W trybie solo mamy ich aż 3. W trybie właśnie współpracy koopie mamy tylko po jednym kerwsie. Kerw to właśnie ta klątwa, czyli zamiana w bestię. Tutaj jeszcze wam pokażę tą miejscówkę, gdzie odkładamy pióro i rozpoczynamy rytuał, ale tego wam już nie będę pokazywał. To będzie w następnym odcinku, także zaczynamy i lecimy dalej. Dobra, przeskipowaliśmy do czwartej rundy, mamy 5000, jak widzicie, tylko po to właśnie, żeby zebrać pieniądze. Teraz zajmiemy się mapką, że tak powiem, lokalizacją Canal District. Tam właśnie znajduje się Juggernaut. Dobra, otwieramy bramę. W momencie właśnie, gdy będę za każdym razem zaczynał część, będziemy się znajdować na środku, tak żebyśmy mieli wspólny, że tak powiem, punkt rozpoczęcia. Dobra, minę tylko tych zombiaków, pokażę wam, że tam znajduje się Juggernaut. Jest Juggernaut, jest Juggernaut. Dobra, wchodzimy do znicza, odpalamy, jeszcze raz pokazuję, Juggernauta bierzemy, hack i tutaj zasilacz. Jedna sprawa tylko zawalona, w kanałach jest kolejna część, da się spokojnie zrobić za pierwszym razem, ale tutaj zapomniałem o nim i ją minąłem. Jak widzicie, dość szybko to robię, bo to trzeba szybko robić.
I w momencie właśnie teraz, jak już zasilamy tą część, schodzimy i wracamy się jeszcze i tam rozwalamy skrzynkę, gdzie znajduje się przedmiot, dopiero wtedy go zasilamy, tak byśmy go mogli wziąć, spokojnie bym z tym zdążył, ale właśnie sobie przypomniałem, jakby za późno to było i jeszcze pokażę właśnie, co ja zepsułem w tym momencie. O, w tym momencie, w czasie, gdy spadałem na do kanału, powinienem się wrócić właśnie i rozwalić tą oto skrzynkę. Wtedy ją dopiero zasilić, bo ona jest przykryta takimi kratkami i wtedy byśmy to zrobili za pierwszym razem. No niestety nie udało się i musiałem jeszcze jednego kerwsa zmarnować, ale przechodzimy od razu do meritum. Teraz bierzemy Juggernoga, ponieważ jest zasilony jest, tak jest. I teraz zrobimy kolejnego kerwsa, mianowicie mamy tutaj znicz po prawej, jeszcze przedmiot do tarczy, tarcza była poprzednim poradnikiem. I tak, przechodzimy do burdelu, w burdelu znajduje się kolejne pomieszczenie do rozpoczęcia rytuału, właśnie o tutaj, także pokażę wam sposób, jak to zrobić. Zmarnuję jeszcze niepotrzebnie nasz jeden kerws po to, by wziąć ten przedmiot samego rytuału. Nie będę pokazywał, bo jak już mówiłem, to nie ma sensu. Będzie w następnym wideo. Przechodzimy, tam jest hak, właśnie o tutaj. I przechodzimy właśnie w tamto pomieszczenie, by rozpocząć rytuał. No, także może nie będę już tutaj ciął, bo to nie ma sensu. Kilka sekund tam urwę. Mam nadzieję, że wam to jeszcze szybko wyślę dzisiaj. I dobra, przechodzimy do klątwy. Od razu wskakujemy. A, no właśnie, tutaj też mały fail. Też nam ucieka czas. Od razu tutaj przechodzimy na to. I wspinamy się. Lina nasza. Nasza lina. Nasz języczek. Dobra, otwieramy to. Schody nam się rozkładają. I jeszcze zdążymy jakby uwolnić ten posąg. Posągi są potrzebne do kolejnej rzeczy, ale to może jeszcze w innym poradniku i od razu przechodzimy dalej. Ok, skipujemy dalej, otwieramy bramę, wchodzimy w kolejną klątwę i naprawiamy nasz poprzedni błąd. Mówię, za drugim razem spokojnie to można zrobić. Ja aż potrzebowałem 3 razy, ponieważ no zawaliłem sprawę, ale przede wszystkim, tak jak mówiłem, pokazuję, gdzie znajdują się przedmioty i jak to można najszybciej zrobić. A że wytłumaczyłem, to mam nadzieję, że nie będziecie mieli to za złe. Dobra. I co? Wracamy się teraz po nasz przedmiot. Kolejnym przedmiotem będzie odznaka policjanta. Ostatnio pytaliście mnie też, czy będę nagrywał cały gameplay. Oczywiście, że tak. Tutaj znajduje się nasz przedmiot, właśnie odznaka. Zabijamy upiory i i przechodzimy właściwie do kolejnej części. Jeszcze w międzyczasie pokażę wam właśnie tą miejscówkę burdel. Jak widzicie, weszliśmy po schodach, które wcześniej otworzyliśmy zasilaniem i tu znajduje się pomieszczenie, gdzie odprawiamy rytuał. I to właściwie tyle, skipujemy dalej. Dobra, przechodzimy do kolejnej lokacji. Jak widzicie, jesteśmy na środku mapy. Tutaj niestety też popełnię błąd jeden, ale nawet dobrze się składa, bo pokażę wam kolejną rzecz, jak ten błąd naprawić i kolejną klątwą też nam się uda to zrobić. W międzyczasie i tak wam pokażę, jak to zrobić jak najszybciej, także no cóż, dobra, może przejdźmy do tego. Tu mamy kolejną bramkę, którą musimy otworzyć, Junction, to jest kolejna lokacja, którą się zajmiemy. Znicz, tutaj mamy hack. Tam musimy speedcole uruchomić i przejdziemy jeszcze do otwarcia tej skrzynki z naszym posągiem i właściwie jeszcze mógłbym przedmiot kolejny odkryć, ale no zawaliłem sprawę. Mimo wszystko i tak wam to pokażę, dlatego że będzie jeszcze potem kolejny sposób, jak to naprawić. Będzie więcej czasu, gdy będziemy jeszcze musieli otworzyć, że tak powiem, miejscówkę z rytuałem. Także przechodzimy od razu. Proszę bardzo, wspinaczka. Dobrze jest się wrócić za pierwszym razem po zasilanie, tak żeby nie czekać na otwarcie schodów.
Ja tego też nie zrobiłem, szkoda. No ale teraz Polak mądry po szkodzie. Myśmy nie czekali po prostu. I okej, odwracamy się i u góry jest jeszcze, bo portal jest tak mało istotny nawet. Odwracamy się i do góry jest jeszcze, można się wspiąć i wziąć przedmiot, ale to akurat bardzo istotne nie jest, bo pokażę wam w tym momencie zaraz, co mamy zrobić, by właśnie ten błąd naprawić. I tak będziemy musieli jedną klątwę, bo wszystkiego nie da się na raz zrobić i tak mamy za mało czasu, także nie będę przedłużał i już wam pokazuję. Mimo wszystko i tak czuję się zobowiązany, by pokazać wam, jak to powinno się zrobić. Tutaj jak widzicie, mam już to otwarte, ale zainscenizuję właśnie, jak to powinno się zrobić. Można powiedzieć, że portal możemy ominąć, bo i tak portal nie jest tak bardzo istotny. Tutaj czekamy właśnie, aż się otworzą drzwi, ale znaczy schody, i właśnie wspinamy się do góry, zwalamy nasz przedmiot. I tak jak mówię, portal to jest akurat mało istotna rzecz, także możemy to pominąć. I tak wam pokażę jeszcze drugi sposób, także... Ale jeszcze pierw, nim to zrobię, wrócimy się po nasz przedmiot. Także, tak jak mówiłem, no zwalamy to. Portal jest mało istotny, jeszcze raz powtórzę, ale możemy sobie go otworzyć. Mało istotny za tym razem, ale za drugim razem już go spokojnie możemy otworzyć. Także podnosimy przedmiot, tym razem jest to pas. Zabijamy upiory i przechodzimy do kolejnej części, gdzie wam pokażę, gdzie jest ring i miejsce kolejnego rytuału. Dobra, przechodzimy dalej. Kurde, tak sobie myślę, czy wam to zdążę jeszcze wysłać. Dobra, mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że wam to jeszcze zdążę opublikować dzisiaj. Okej, przechodzimy i naprawiamy błąd. Tak jak mówiłem wcześniej, jest jeszcze drugi sposób, jak go naprawić. Mianowicie właśnie on tak to wygląda. Hak, spinamy się, bierzemy kolejny hak i tutaj zwalamy nasz przedmiot. Spokojnie możemy jeszcze się wrócić tam na prawo i do portalu. Otwieramy portal, wracamy się właśnie w ten sposób. Otwieramy tutaj nasz ring, czyli miejsce na kolejny rytuał. No, tutaj jeszcze Shadowman. Także jak widzieliście, spokojnie jeszcze mielibyśmy czas, żeby to zrobić. I tak musimy dwa razy wejść w tą klątwę. I tak dwa razy musimy i tak. Więc no nic takiego wielkiego się nie stało. Najważniejsze to, tak jak mówiłem, żeby pokazać wam, jak to się robi. Mamy już trzy przedmioty, idziemy do kolejnego miejsca, gdzie odprawiamy rytuał. Ale tak jak mówiłem, to zobaczycie w następnym wideo, bo jak już widzicie, mam prawie 13 minutę i jest już późno. Także boję się, że wam nie zdążę tego wysłać dzisiaj. Okej, tutaj umieszczamy kolejny przedmiot do wykonania rytuału, zaczynamy rytuał i lecimy dalej, ale tego wam nie będę pokazywał, także skipujemy dalej. Dobra, lecimy dalej, jak widzicie, znowu jestem na środku, tam i tą lokację już mamy za sobą. Także tak, Easy Streets, Canal District i Junction, o ile dobrze zapamiętałem, tak, chyba tak. I przechodzimy do ostatniej już lokacji ludziska, czyli Footlight District. Tu już wszystko mi pójdzie tak, jak powinno, także zobaczycie sobie, jak to się robi po, że tak powiem, profesjonalnie, no ale okej. Dobra, co mam zrobić? Boksa, otwieramy nasz posąg, który będzie nam jeszcze potrzebny. Pominę akurat portal, bo to jest już takie mało istotne. Spokojnie, tam są jeszcze dwie klątwy, także możemy też się wrócić i... Nieraz nam się to zdarzało, że jeszcze otwieraliśmy portal, także za tymi bramą, za tą bramą, gdzie znajduje się klub, gdzie właśnie pracowała Jessica, otwieramy. Niektórzy na to mówią kino, ale to jest po prostu klub nocny, teatr, jak zwał, tak zwał. Pokażę wam właśnie to, że one są zamknięte, te drzwi, nie można ich w jakikolwiek sposób zażyć, że tak powiem, je otworzyć. Dopiero musimy wejść w Kerfsa, czyli właśnie Afterlife'a. Tutaj mamy jeszcze dwa znicze, także spokojnie, jeżeli wam się nie uda za pierwszym razem, możecie to zrobić za drugim czy trzecim, po następnej rundzie. Jak widzicie, nie mam Kerfsa, także będę musiał skipnąć rundę. Zobaczymy się w ósmej rundzie, bo jest w tej chwili uśpiona klątwa, także zaraz się widzimy. No i dobra, lecimy od środka mapy, lecimy do tej kolejnej miejscowości, gdzie znajduje się właśnie nightclub. I
pokażę Wam, jak to powinno wyglądać teraz bardzo profesjonalnie. Pomijając to akurat, nie chciał mi się zaczepić, ale to i tak dobrze, bo i tak musimy otworzyć tu drzwi. Jeszcze double tap, lodóweczka, biegniemy po część, tu zwalamy to, dobrze by było, żeby nie spaść, bo to naprawdę szybko trzeba zrobić. I jeszcze łapiemy się tutaj, daleka podróż i udaje nam się w ostatniej jeszcze sekundzie. Bang! Mamy to. Mamy zrobione za pierwszym razem wszystko, podnosimy przedmiot. I uwaga, mamy już wszystkie przedmioty potrzebne do rytuału. Zabijamy jeszcze upiory. Wchodzimy. Teraz udajemy się właśnie do naszego nightclubu. Za każdym razem, gdy właśnie mamy rozwalić upiory, jeszcze wychodzą dodatkowe zombiaki, także to są dodatkowe punkty. Ale to będzie bardzo potrzebne. Pokażę Wam to, o co mi chodzi właściwie w następnym materiale, gdzie będziemy po prostu wykonywać wszystkie te rytuały i paka pan, że wam pokaże, gdzie się znajduje. Także tutaj znajduje się kolejna miejscówka. Akurat Jessica tutaj pracowała. Tutaj właśnie ich porwał wszystkich Shadowmen. No i tak to wygląda. Tutaj wkładam przedmiot, czyli perułkę i odprawiamy rytuał. No więc nic więcej nie mam do dodania. Lecimy od razu na kolejną miejscówkę. Dobra, przechodzimy do kolejnej części. Jak widzicie, znajdujemy się w kanałach, dlatego że mamy tutaj portal. Przynajmniej jeden portal musicie otworzyć, tak żeby dostać się właśnie do naszej miejscówki. Kolejnej. To jest jakby pod miastem całkiem. Tutaj mamy wino wdowy, czyli nowy perk. Pokażę Wam następnym razem, jak on działa. W zasadzie to jeszcze pod koniec wideo to pokażę. Tutaj mamy mulkika, czyli pozwala ten perk nam nosić trzy bronie. Tutaj mamy zasilacz, który otwiera tą bramę, a że tak powiem, zaraz Wam pokażę, na co ta brama. Tutaj jeszcze jest posąg ukryty i ta ścianka. Ta ścianka jest potrzebna, gdy już wykonamy wszystkie rytuały, znajdujemy się w tym miejscu, te znaki wszystkie się świecą, ale pokażę Wam to w następnym materiale. Jak widzicie, nie mam kerwsa, także muszę skipnąć jedną rundę. Gdy będę miał, pokażę Wam, o co chodzi i lecimy dalej. No i bang! Jest dziewiąta runda, mam kerwsa i mam tutaj zombiaka, który się czołga, czołgistę tak zwanego, mojego crawlera, jeszcze inni nazywają, lub kadłubka. Ale dobra, mniejsza. Teraz Wam pokażę, jak zasilić właśnie tą lodóweczkę i jeszcze kilka innych sposobów, sami sobie zobaczycie. Otwieramy tutaj posąg, zasilamy czarną wdowę i lecimy. Czarną wdowę, no tak to nazwałem tylko. I proszę bardzo, kolejne zasilanie, otwierają się drzwi i bang, jesteśmy na środku mapy, jeszcze tutaj stamina. Także wszystkie perki są odblokowane. Tu jeszcze taki żarcik, ha ha ha. Wszystkie perki są odblokowane, wszystkie perki są zasilone. Niestety możemy mieć tylko 4 w zapasie, także jeszcze Wam pokażę jak... No wziąć po prostu tego perka. Proszę bardzo, bierzemy wino wdowy, przepraszam. Czarna wdowa, po prostu pająk to jest czarna wdowa. I proszę bardzo, mamy wszystkie perki, te, które możemy mieć po prostu. Tak więc co, widzimy się w kolejnym poradniku, gdzie Wam pokażę właśnie Pack-a-Punch, miejsce i wszystkie rytuały odprawione. Także tam się znajduje Pack-a-Punch za tą ścianką. Te wszystkie symbole powinny się świecić, gdy tylko odprawimy rytuał, ale że... Ja nie odprawiałem rytuału, tylko Wam pokazywałem same miejsca i wszystkie przedmioty potrzebne do rytuału, także tego nie będziemy mieli. Ale wszystko, co jest zrobione, co miało być zrobione w tym poradniku, jest zrobione. Także dzięki wielkie ludziska za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się poradnik przydał. O, tak właśnie działa ten perk. I cóż, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, komentarz, subskrypcja i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie. Zombie apocalypse.